Gospodarka jest w coraz gorszym stanie, a problemy z energią szybko nie miną. Podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przyjaciele lewicy mówili o perspektywach, jakie stoją przed Polską. Jednym z tematów były problemy z dostępnością węgla. Trzeba dzisiaj patrzeć na węgiel jako na zarzewie dylematu gospodarczego o moim zdaniem silnych skutkach politycznych. To powoduje, że trzeba szukać sposobu na rozwiązanie tego problemu i nie można go rozwiązywać tak, jak dotychczas to robiliśmy od lutego bieżącego roku, tylko poprzez mechanizm ułatwiania zakupu węgla, sięgając po środki publiczne. Bowiem tak naprawdę to ten węgiel, którego nie ma, skutkuje po pierwsze wysokimi cenami węgla, ale i energii. Nie tylko brak dostępności tego surowca jest problemem. Również sytuacja ze wzrostem cen energii i gazu może spowodować, że miasta i gospodarstwa domowe mogą spodziewać się w nadchodzących miesiącach dwukrotnie wyższych rachunków za prąd. Jeżeli nawet przyjmiemy ten wariant, mówię o energii elektrycznej, że te 2,5 tysiąca kilowatogodzin będzie chronione przez ceny, ale wszyscy ci, którzy zużywają powyżej 2000 kWh, no będą płacili istotnie więcej. Coraz wyższe koszty życia mogą popchnąć najbiedniejszych do sięgnięcia po najłatwiej dostępne, ale też najwyżej oprocentowane pożyczki, tak zwane chwilówki, a stąd już tylko krok do poważnych problemów gospodarstw domowych. Jeśli chodzi o te chwilówki, no to jest oczywistym dowodem zubożenia społeczeństwa w wyniku inflacji. No po prostu jeśli ludziom brakuje gotówki na bieżące wydatki, na utrzymanie, sięgają po chwilówki. To jest niedobry sygnał podkreślający, czy my podkreślamy, że wysoka inflacja, no my mamy 17-procentową inflację, a być może będzie większa, to jest sytuacja, której trzeba przeciwdziałać. W przeciwnym razie tej upadłości konsumenckiej, upadłości faktycznej gospodarstw domowych, tego zubożenia, będzie więcej. Podczas konferencji został również poruszony problem nieudzielania przez banki kredytów hipotecznych. Akcja kredytowa w ostatnich miesiącach zmniejszyła się o 50%. Powodem jest wzrost stóp procentowych i coraz mniejsza zdolność kredytowa Polaków.